Witamy w Czechach. Czeski film to kolejna opowieść z serii Travel Fun w podróży, relacjonująca przebieg trasy po terytorium naszego południowo-zachodniego sąsiada. Przepiękny, kameralny kraj na wyciągnięcie ręki. Zjawiskowe krajobrazy, malownicza rzeźba terenu, nie mająca sobie równych w tej części Europy, dawne zespoły miejskie z uroczymi starówkami. Wreszcie zachowana w porządku dziejów, unikatowa, zabytkowa architektura. Magnesem przyciągającym miliony zagranicznych turystów jest przede wszystkim Praga, miasto pełne zabytków najwyższej światowej klasy. Poprzez wspólne słowiańskie korzenie, historię oraz przyjęte chrześcijaństwo łączy nas wiele. Ocalone w porządku dziejów Czechy chlubią się bogatym i doskonale zachowanym dziedzictwem kulturowym. Wypełnione autoironią dzieła Haszka czy Hrabala znane są na całym świecie. Postać wojaka Szwajka zyskała międzynarodową sławę. Słynne powiedzenie czeski film przywraca nam w pamięci bohaterów z filmów fabularnych, jak też dziecięcych kreskówek. Miloš Forman stał się ikoną czeskiego kina o międzynarodowej sławie. Tutejsi artyści muzyczni święcili z kolei triumfy we wszystkich demoludach. Czechy to także nie mające sobie równych wyborne piwo. Dla wielu jest synonimem doskonałego smaku, podkreślające aromat wybornego gulaszu ze słynnymi knedlikami. Czechy to także kraj konstruktorów i przemysłowców. Znane w świecie czeskie marki to choćby Bata czy Skoda. Czechy to jeden z tych europejskich osobliwych krajów, które warto bliżej poznać. Udajmy się zatem za miedzę z filmową wizytą do naszych słowiańskich, południowych współbraci Czechów. Zapraszam do obejrzenia filmowej opowieści pod tytułem Czeski film. Oglądając filmy z cyklu Travel Fun w podróży, wiesz więcej. Witajcie w Kutnej Horze. Dzięki pokładom srebra w XIV wieku była jednym z najbogatszych miast Europy Środkowej. Symbolem owej prosperity i zarazem jednym z najwspanialszych zabytków miasta jest monumentalny późnogotycki kościół świętej Barbary. O jej związku z państwem świadczy kształt świątyni, przypominający wykonaną z kamienia koronę cesarską. Budowa kościoła rozpoczęta została w drugiej połowie XIV wieku i ciągnęła się z przerwami przez kilka kolejnych stuleci. Inicjatorami budowy byli miejscowi górnicy, którzy za cel postawili sobie wzniesienie w swoim mieście kościoła dorównującego, a może nawet przewyższającego swoim pięknem i niezwykłością praski kościół świętego Wita. Informuje o tym rzeźba górnika, trzymającego w ręku kaganek. Kościół mierzy 70 metrów długości i 40 metrów szerokości. Jego wnętrze składa się z trzech naw. Ołtarz główny w stylu neogotyckim przedstawia sceny z Ostatniej Wieczerzy, a także wizerunek patronki górników świętej Barbary. Na uwagę zasługuje także piękne sklepienie pętlicowe. Autopromocja. Filmy Travel Fun w podróży inspiracją w planowaniu Twoich nowych wakacyjnych wyjazdów. Najstarszą część kościoła stanowi wzorowana na gotyku francuskim apsyda. Gdy w 1626 roku kościół trafił w ręce jezuitów, ich kuratela sprawiła zmianę wystroju z gotyckiego na barokowy. Z tego okresu pochodzi piękna szafa organowa z mechanizmem na 4000 piszczałek. Znajdujące się w oknach świątyni sceny nie są witrażami, lecz malowidłami na szkle. Ich tematyka związana jest głównie z historią miasta oraz Czech. Warto też zwrócić uwagę na rzeźbione stalle, służące do opierania się w pozycji półsiedzącej podczas odprawianych na stojąco długich nabożeństw. Ciekawostką świątyni jest znajdujący się tu herb wybranego w Kutnej Horze na króla Czech Władysława II Jagiellończyka. Przed kościołem znajduje się kaplica Bożego Ciała, której budowę rozpoczęto w XIV wieku. Początkowo miała służyć jako kostnica, nigdy jej jednak nie ukończono. Wczesnobarokowy budynek dawnego kolegium jezuickiego mieści obecnie galerię sztuki. Teraz przed kolegium został ozdobiony w latach 1703-1716 barokowymi rzeźbami, kamienną wizją 12 jezuickich świętych, w tym Ignacego Loyoli, Franciszka Xaverego i czeskiego patrona świętego Wacława. Dziś Kutna Hora jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej obleganych przez turystów miast w Czechach. Kusi mnóstwem zabytków oraz piękną architekturą. W 1995 roku zabytkowe centrum miasta wpisano na listę dziedzictwa UNESCO. Choć najstarsze historyczne wzmianki o osadzie znajdującej się w miejscu obecnego miasta pochodzą z przełomu XII i XIII wieku, początki osadnictwa datują się na X wiek.
W 1308 roku Kutna Hora otrzymała od króla Władysława II prawa miejskie oraz zezwolenie na eksplorację miejscowych złóż srebra. To właśnie dzięki pozyskiwaniu tego cennego chrustu bardzo szybko stała się jednym z najważniejszych i najbogatszych ośrodków handlowych regionu. W XIV wieku miasto liczyło mniej więcej tyle samo mieszkańców, co Londyn. Wybudowana w gotyckim stylu dwunastoboczna kamienna fontanna to jeden z zabytków znajdujących się w samym centrum miasta. Kilka ulic dalej usadowił się gotycki kościół świętego Jakuba z umiejscowioną na zachodniej fasadzie 84-metrową wieżą. W sąsiedztwie świątyni wybudowano tzw. włoski dwór, wykorzystywany do XVIII wieku jako mennica królewska. Nazwa tego miejsca pochodzi od zatrudnianych tu florenckich mincerzy. To właśnie w niej bity był słynny srebrny praski grosz, który stał się jedną z najpopularniejszych monet obiegowych i przeliczeniowych w średniowiecznej środkowej Europie. Najcenniejszą pamiątką tego miejsca jest gotycka kaplica królewska. Stare miasto jest piękną definicją tego, jak dawniej żyło się w Kutnej Horze. Warto przekonać się o tym osobiście. Jednym z najpiękniejszych widoków na Pragę jest ten widziany od strony Wełtawy. Zabytki stolicy Czech uznawane są za jedne z najciekawszych w Europie. Tutejsza staromiejska zabudowa została wpisana na listę dziedzictwa UNESCO. Choć dzieje tego ośrodka miejskiego sięgają wieki wstecz, współczesna Praga jako jednolity twór miejski powstała dopiero w 1784 roku w wyniku połączenia Starego i Nowego Miasta, Małej Strany, Józefowa oraz Hradczan. Hradczany to miejsce, od którego zwykle zwiedza się Pragę. Powstały jako dystrykt królewski. W ich skład wchodzą budowana przez 6 stuleci katedra świętego Wita, kompleks Zamku Królewskiego, Bazylika Świętego Jerzego, słynna Złota Uliczka, a także Ogrody Królewskie. Charakterystyczna bryła gotyckiej katedry stanowi dominantę panoramy czeskiej stolicy. Spacerując uliczkami dystryktu, przy odrobinie szczęścia natrafić można na przemarsz Warty Honorowej. Praski zamek od IX wieku aż do 1918 roku był rezydencją królewską. Obecnie jest siedzibą prezydenta republiki. Według księgi Guinnessa jest największym pod względem zajmowanej powierzchni zamkiem na świecie. Równie imponujące są królewskie ogrody, w skład których wchodzi malowniczo usytuowana niewielka winnica. Autopromocja. Pamiętaj! To właśnie dzięki Twojemu wsparciu projekt Travel Fan w podróży może się nadal rozwijać. Zamawiając filmy w wersji płytowej, wspomagasz tworzenie kolejnych produkcji. Zatem także Ty możesz przyczynić się, aby następne filmy stawały się jeszcze lepsze technicznie. Pomóż marzenia przekuć w rzeczywistość. Daj szansę, wesprzyj, zamów film. Dziękuję, że jesteś. To miło, że jest ktoś taki jak Ty. Travel Fan. Poznajmy razem świat. Wizyta w Pradze nie może się odbyć bez wychylenia kufla piwa. Nic dziwnego, w końcu piwowarstwo ma się tu świetnie od czasów średniowiecza. Pochodzący z XIV wieku most Karola jest najstarszym zachowanym mostem kamiennym świata o rozpiętości 15 filarów. Spacerując po Malej Stranie natknąć się możemy na skandalizującą instalację Dawida Czernego Ciurani, przedstawiającą dwóch jegomości bezprecedensowo odlewających się na kontury Czech. Nieopodal wprawne oko wypatrzy jedną z najwęższych uliczek świata. Winarna Czertowka liczy sobie zaledwie około 50 cm szerokości. Dzielnica Mala Strana powstała w 1257 roku, stanowiąc pierwotnie samodzielny organizm miejski. Miejsce to początkowo zamieszkiwali rzemieślnicy oraz kupcy niemieccy. Gdy w XV wieku w wyniku pożarów mniej zamożni mieszkańcy zaczęli odsprzedawać swoje zrujnowane parcele arystokracji, miejsce to zaczęło nabierać charakteru rezydencjalnego. Bliskość Hradczan sprawiała, że tutejsze adresy nabrały znamion prestiżu. Dzięki bogatej, nietuzinkowej zabudowie wiele uliczek zyskało wielkomiejski wygląd. Najbardziej romantycznym miejscem dzielnicy jest tak zwana Campa, czyli praska Wenecja. Swoje podobieństwo krajobraz ten zawdzięcza wychodzącej wprost z wody zabudowie. Stąd już tylko krok do słynnego mostu Karola. Miejsce to niczym magnes przyciąga tłumy zwiedzających.
Wybudowano go w stylu gotyckim w 1357 roku, na podwalinach zniszczonego wcześniej mostu Judyty. Uważa się, że do wzmocnienia konstrukcji użyto zaprawy murarskiej wzmocnionej kurzymi jajami. W okresie baroku most przyozdobiono pięknymi rzeźbami. Przechodząc nim na drugą stronę Wełtawy, wkraczamy na teren Starego Miasta. Pierwsze wzmianki o tym miejscu pojawiają się w VIII wieku naszej ery. Najbardziej reprezentacyjnym miejscem jest otoczony kilkusetletnimi kamienicami rynek staromiejski. W oczy przechodnia rzuca się pomnik bohatera czeskiej reformacji Jana Husa. Dystrykt słynie z efektownej wielkomiejskiej zabudowy. Szerokie aleje otaczają piękne budynki, w których swoje sklepy otworzyły słynne światowe marki. Alternatywą dla pierwszego spaceru jest przejażdżka piwnym wozem. Z takiej perspektywy, z browarkiem w ręku, Praga wydaje się jeszcze piękniejsza. Staromiejska zabudowa niemal niezauważalnie przechodzi w tzw. Nowe Miasto. Mimo swej nazwy, jego historia sięga XIV wieku. Miasto zostało zaprojektowane w sposób wyprzedzający swoją epokę. Wspaniałe budynki, szerokie ulice i wielkie place handlowe miały być godne swojej roli – stolicy Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Przyczynić się do tego miała również fundacja najstarszego w tej części Europy Uniwersytetu Karola, powstałego w 1348 roku. Większość istniejących dzisiaj budynków pochodzi z drugiej połowy XIX wieku, kiedy władze miejskie całkowicie przebudowały dzielnicę. Jednym z ciekawszych obiektów jest synagoga jubileuszowa z 1906 roku, w mieszanym stylu secesji oraz stylu mauretańskiego, z domieszką sztuki islamskiej. Ze starszej zabudowy dzielnicy pozostała średniowieczna siatka ulic, kościoły i nieliczne najbardziej wartościowe obiekty, a ich miejsca zajęły reprezentacyjne kamienice bogatych przedsiębiorców oraz głównie secesyjne gmachy użyteczności publicznej. Jednym z najsłynniejszych secesyjnych budynków Pragi jest tzw. Dom Miejski. Elementy jego wystroju tworzyli najsłynniejsi czescy malarze i rzeźbiarze początku XX wieku. Z domem graniczy późnogotycka 65-metrowa brama prochowa z 1475 roku. A oto wnętrze pobliskiego Pałacu Lucerna, wybudowanego przez dziadka byłego prezydenta Republiki Czeskiej Václava Havla. Miejsce to od 1999 roku słynie z rzeźby Dawida Czernego nawiązującej do słynnego monumentu z pobliskiego Placu Wacława. Dzielnica słynie z kultowych miejsc dla piwoszy. W gospodzie u Pinkasa w 1843 roku po raz pierwszy w Pradze podano pilzneńskie piwo z tzw. dolnej fermentacji. Tuż obok ulicznego zgiełku, za ścianami zacnych gmachów, panuje cisza i spokój. Wtajemniczeni w topografii mogą tu trafić na miejsca idylliczne, gdzie życie toczy się spokojnie, jakby równolegle do gwarnego oblicza stolicy. Zaprojektowane w stylu francuskim kameralne ogrody franciszkańskie to idealne miejsce na refleksję oraz krótki wypoczynek przed dalszym zwiedzaniem Pragi. Chwilę zadumy przedłuży nam wizyta w kościele Matki Boskiej Śnieżnej. Pierwotnie świątynia miała pełnić rolę kościoła koronacyjnego, swym rozmiarem dorównując katedrze Świętego Wita. To najwyższa gotycka budowla sakralna w Pradze. Wojny husyckie sprawiły, że wybudowano jedynie ogromne prezbiterium. Stąd już tylko przysłowiowy rzut beretem na Wacławskie Namesti. Słynny plac był miejscem wielu historycznych wydarzeń. To właśnie tutaj w 1989 roku rozpoczęła się czeska aksamitna rewolucja. Zgromadzone wtedy na placu tłumy żądały demokratycznych przemian w kraju. Poniesione ofiary upadku totalitarnego reżimu upamiętnia tablica poświęcona Janowi Palachowi oraz Janowi Zajicowi, którzy w 1969 roku w tym właśnie miejscu na znak protestu dokonali samospalenia. Plac Wacława należy do największych w Europie. Przez całą dobę tętni gwarnym życiem. Swą historią sięga 1348 roku. W czasach średniowiecza, z racji odbywającego się tu handlu końmi, zwany był Końskim Targiem. Obecna nazwa placu, utrwalona w 1848 roku, wiąże się z barokowym pomnikiem świętego Wacława. Współczesny monument świętego w otoczeniu patronów czeskiej ziemi datuje się na 1919 rok. Obok wznosi się monumentalny gmach Narodni Muzeum z obszernymi zbiorami przyrodniczymi oraz historycznymi. Będąc w Pradze, warto zahaczyć o pobliski Chlawni Nadrazi. Pierwszy dworzec został otwarty w 1871 roku przez Franciszka Józefa I. Był końcowym przystankiem linii kolejowej z Wiednia. Przebudowany na początku XX stulecia, pyszni się przepięknym secesyjnym stylem.
Strzelista kopuła, witrażowe okna, herby oraz figury kobiet mają uświadomić przyjezdnym, że Praga jest matką czeskich miast. Żegnaj, Prago! Czas ruszać w dalszą drogę. Pora odkryć piękno czeskiej ziemi. Pięćdziesiąt kilometrów na południe od Pragi, wśród gęstwiny starodrzewia, pośród malowniczych rybnych stawów, usadowił się zamek Konopiszte. Jego najbardziej znanym właścicielem był arcyksiąże Franciszek Ferdynand, następca tronu Austro-Węgier, zamordowany w Sarajewie w 1914 roku. Początki Konopiszte sięgają 1294 roku, kiedy to praski biskup Tobiasz z Beneszowa zbudował tam nowoczesną twierdzę na wzór francuski. Była to budowla w stylu gotyckim z cylindrycznymi wieżami, fosą, czterema bramami wjazdowymi i mostem zwodzonym. Obecnie barokowa bryła pałacu wygląda tak, jak w czasach po ostatniej przebudowie przeprowadzonej przez Franciszka Ferdynanda. Ponieważ arcyksiąże miał w przyszłości zostać cesarzem Austrii i królem Węgier, przebudowa miała na celu przygotowanie zamku na przyszłą rezydencję cesarską, w której mógłby przebywać częściej niż w niechętnym mu Wiedniu. Autopromocja. Zostań przyjacielem projektu Travel Fan w podróży. Subskrybuj, lajkuj i komentuj. Zamów film lub zostaw grosik na PayPalu. Doceniam każde Twoje wsparcie. Travel Fan. Twoje kompendium wiedzy o świecie. Na przełomie XIX i XX wieku Konopiszte było najnowocześniejszym pałacem w Europie. Z instalacją elektryczną, windą sięgającą trzeciego piętra, łazienkami wyposażonymi w ciepłą i zimną wodę oraz centralnym ogrzewaniem. We wnętrzu pałacu Franciszek Ferdynand zgromadził pokaźną prywatną kolekcję dzieł sztuki, odziedziczoną po swoich włoskich przodkach oraz ogromną kolekcję trofeów myśliwskich, pochodzących z polowań na całym świecie. Przebudowę pałacu przerwała dopiero tragiczna śmierć arcyksięcia. W pomieszczeniach Wielkiej Wieży została wyeksponowana kolekcja rzeźb i płaskorzeźb z okresu od XV do XVIII wieku. Teren pałacu otacza zaprojektowany w stylu angielskim park krajobrazowy. Po rozpadzie monarchii Habsburgów w 1921 roku pałac przejęło państwo czechosłowackie. Wtedy też pałac i park zostały udostępnione dla ruchu turystycznego. Jesteśmy w Holaszowicach. Miejscowość jest dobrze zachowanym przykładem tradycyjnej wsi środkowoeuropejskiej. Przez 800 lat swojej bytności zachowała stałą ilość budowli. Na średniowiecznym planie zachowała się duża ilość bogatych zabudowań wiejskich z XVIII i XIX wieku, w stylu zwanym jako południowo-czeski wiejski barok. Do dzisiaj istnieje tu 17 zatrzymanych w czasie gospodarstw ze stodołami i oborami, kuźnia, dwie karczmy i mała kapliczka świętego Jana Nepomucena. Swój obecny wygląd wioska zyskała w XIX wieku, kiedy to tutejsze chłopstwo uwolniło się od poddaństwa i mogło budować swoje okazałe domostwa. Większość tutejszych domów jest na stałe zamieszkała, a mieszkańcy organizują wiele atrakcji kulturalnych, propagujących ich wyjątkową miejscowość. Tutejszą dumą są przepiękne fasady barokowych gospodarstw, położonych wokół rozległego placu, które zapewniły Holaszowicom wpis do prestiżowego rejestru Światowego Dziedzictwa UNESCO. Mimo iż czeskie Budziejowice powitały mnie deszczową aurą, z pasją oddaje się poznawaniu tutejszej starówki z doskonale zachowanym średniowiecznym układem urbanistycznym. Eleganckie domy mieszczańskie otaczają jeden z największych rynków w Europie o powierzchni ponad 1 hektara. Wpisany w plan kwadratu plac nosi miano Przemysława Otokara II. W jego północnej części pyszni się barokowa fontanna Samsona. Powstała tu na miejscu średniowiecznego pręgierza w 1727 roku. Wokół rynku w okresie baroku zbudowano przepiękne domy z podścieniami, spośród których wyróżnia się dostojny renesansowy budynek ratusza z 1555 roku, zaliczany do najpiękniejszych w Republice Czeskiej. Czeskie Budziejowice zostały założone jako miasto królewskie w połowie XIII wieku, aby ugruntować władzę królewską na południu kraju. Dzięki korzystnemu położeniu na starym szlaku solnym między Pragą a Lincem miasto rozwijało się i nabierało coraz większego znaczenia. W późniejszych czasach zbudowano tu pierwszą w Europie linię kolejową z zaprzęgiem konnym. Mimo licznych wojen i pożarów, które dotknęły miasto w czasach średniowiecza, do dziś zachowało się wiele interesujących zabytków.
Nazwa miasta pochodzi prawdopodobnie od starego słowiańskiego imienia Budziwoj, które oznacza tego, który budzi wojowników, wzywa do walki. Autopromocja. Poznajmy razem świat, jego piękno i mieszkających w nim ludzi. Niech filmy z podróżniczej serii Travel Fun inspirują Was zarówno do bliskich i dalekich podróży. Travel Fun. Adventure starts here. Dominantę starówki stanowi 72-metrowej wysokości gotycko-renesansowa Czarna Wieża. W przeszłości była kościelną dzwonnicą, a później miejską wieżą obserwacyjną. Katedra Świętego Mikołaja należy do najstarszych świątyń w mieście. Jej budowę jako kościoła rozpoczęto w latach 60. XIII wieku. Podczas wojny 30-letniej przechowywano tu królewskie archiwum oraz czeskie klejnoty koronacyjne. Spacerując uliczkami starówki, podziwiać można efektowne fasady kamienic wykonane techniką z grafito, która polega na nakładaniu kolejnych kolorowych warstw tynku i zeskrobywaniu fragmentów warstw wierzchnich. Oko przechodnia cieszy także dwukolorowa, niezwykle zdobna fasada budynku banku, stojącego tu od 1905 roku. Niemniej ciekawym obiektem jest 15-wieczna, późnogotycka bryła kościoła Poświęcenia Panny Marii, będącego najstarszą świątynią w mieście. Niezwykle okazale prezentuje się stojąca nieopodal Biała Wieża z 1498 roku, pełniąca rolę dzwonnicy, jak również przeciwpożarowej wieży obserwacyjnej. Z racji silnej laicyzacji kraju nie wszystkie kościoły pełnią funkcję sakralną. Widziany tu obiekt jest obecnie siedzibą filharmonii. Miasto, które przez całe stulecia zachowało swój zabytkowy charakter, poza walorami turystycznymi, jest także znacznym ośrodkiem przemysłowym. Już od czasów średniowiecza miasto stanowiło ważne centrum piwowarstwa. Czeskie Budziejowice w większości kojarzą się ze znakomitym piwem. Tu bowiem mieści się browar Budziejowicki Budwar, w którym już od 700 lat waży się piwo według oryginalnej receptury. W browarze można odwiedzić wystawę przedstawiającą historię budziejowickiego piwa. Podczas zwiedzania browaru można także zapoznać się z procesem powstawania złocistego nektaru. Początkowo w mieście funkcjonowało kilka browarów. Istniejący tu obecnie jest kontynuatorem założonego w 1895 roku browaru czeskiego, stając się konkurencją dla starszego browaru Budweiser Burgerbrau, wytwarzającego piwo typu bawarskiego. Czeski browar zajął się z kolei produkcją cieszących się coraz większą popularnością pilsnerów. W 1936 roku zmieniono oficjalną nazwę na Budwar Czeski Akcjowy Piwowar Czeskie Budziejowice. Po 1945 roku browar upaństwowiono, a możliwość rozwoju i eksportu poza blok wschodni była niewielka. Od upadku komunizmu budziejowickie piwo ponownie jest silnie obecne poza granicami Czech i wielokrotnie nagradzane. W 2009 roku browar wyprodukował 1 250 000 hektolitrów piwa i nadal rozwija swoje możliwości. Piwoszy zaciekawi możliwość obejrzenia linii produkcyjnej. Piwo dojrzewa w ogromnych zbiornikach w temperaturze zaledwie 3 stopni Celsjusza. W zależności od rodzaju piwa proces ten trwa od 3 do 5 miesięcy. Czym lżejsze piwo, tym krótszy okres leżakowania. Punktem kulminacyjnym wycieczki jest degustacja piwa wprost z piwnicznej cysterny, w której ono leżakuje. Zwiedzający z pewnością docenią walory smakowe morawskiego słodu oraz żateckiego chmielu. Zatem na zdrowie! Produkowany tutaj Budweiser sprzedawany jest do ponad 100 krajów świata. Budziejowicki browar ma na koncie złote medale i pierwsze miejsca zdobyte na najważniejszych targach i branżowych imprezach wystawienniczych. Warto więc posmakować Budweisera wprost od producenta. W samym sercu morawskiego krasu położona jest jaskinia katarzyńska. Wyjaśnienie pochodzenia nazwy znajdujemy w opowiastce o pasterce Katarzynie. Kiedy jedna z jej owiec uciekła, dziewczynie zdawało się, że w jaskini słyszy dźwięk dzwoneczka. Idąc za owcą, dziewczę nie odnalazło drogi powrotnej i dokonało żywota w jej czeluściach. Co stało się z owieczką, legendy o tym milczą. Od tej pory jaskinia nosi imię owej nieroztropnej pastereczki. Przypominające swoim kształtem gotycki portal wejście przenosi odwiedzających w świat przyrody nieożywionej. Wytyczona ścieżka prowadzi do największej publicznie dostępnej podziemnej kopuły w całej Republice Czeskiej. W komorze głównej, która mierzy 95 metrów długości oraz 44 metry szerokości, dzięki wspaniałej akustyce regularnie organizowane są koncerty.
możliwości akustyczne jaskini zwiedzający mogą przetestować osobiście, słuchając zaprezentowanego nagrania. Autopromocja. Pamiętaj, zamawiając filmy w wersji płytowej, wspomagasz powstawanie kolejnych filmów z cyklu Travel Fan w podróży. Jaskinia swego czasu była miejscem licznie zamieszkiwanym przez zwierzęta epoki pleistoceńskiej. Do dziś zachowały się w niej szczątki niedźwiedzia jaskiniowego. Przez jaskinię wytyczono trasę turystyczną o długości około 450 metrów. Wiedzie ona przez dwie potężne komory oraz przylegające do niej korytarze. Do najpiękniejszych partii jaskini katarzyńskiej należą kolorowo oświetlone formacje. Jedna z nich to symbol jaskini, czyli czarownica, będąca wapiennym głazem uformowanym na kształt owej postaci. Las bambusowy to z kolei grupa niezwykle cienkich, kilkumetrowych stalagmitów pałeczkowych. W dalszej części można podziwiać tzw. dom chaosu. Skalne rumowisko powstałe na skutek opadnięcia stropu. W zwiedzanych komnatach zachowało się niewiele szaty naciekowej. Ta najbardziej interesująca to tzw. kalcytowy wodospad. W jaskini przez cały rok panuje stała temperatura około 7-8 stopni Celsjusza. Poza wartościami poznawczymi, 40-minutowe przebywanie w jej wnętrzu ma dobry wpływ na górne drogi oddechowe. Kromieryż od niepamiętnych czasów związany jest z urodzajną krainą Hany i rządami ołomunieckich biskupów. Pierwsze wzmianki o Kromieryżu pochodzą z 1107 roku. Istotny wpływ na rozwój miasta wywarli wspomniani biskupi i arcybiskupi z Ołomuńca. W wiekach kolejnych, dzięki protekcji biskupów, miasto przeżywało swój rozkwit. Także korzystne położenie na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych sprzyjało bogaceniu się i rozwojowi. Okres prosperity przerwany został w pierwszej połowie XVII wieku wraz z wybuchem wojny 30-letniej. Wtedy to w wyniku zaciętych walk zniszczona została większość zabudowy miejskiej. Po wojnie dzięki wstawiennictwu biskupa Karola Lichtensteina miasto zostało odbudowane, stając się niezwykle cennym skarbem architektonicznym okresu baroku. Tym sposobem dzisiejszy Kromieryż jest w czołówce historycznych miast Republiki Czeskiej. W tym czasie przebudowano także stary gotycki zamek w okazałą czteroskrzydłową barokową rezydencję, która to w kolejnych wiekach stanowiła centrum administracyjne biskupstwa w Ołomuńcu. Cały kompleks otoczony jest pięknymi ogrodami kwiatowymi w stylu włoskiego i holenderskiego baroku. Obecny charakter parku plenerowego powstał w pierwszej połowie XIX wieku. Autopromocja. Pamiętaj! Twoje wsparcie pomaga w tworzeniu kolejnych, jeszcze lepszych technicznie filmów. Bądź przyjacielem projektu Travel Fan w podróży. Wróćmy do zamku. Kompleks, jaki tworzą Pałac Arcybiskupi, Ogród Kwiatowy i Pałacowy w 1995 roku został uznany za Narodowy Zabytek Kultury, a w 1998 wpisany na Światową Listę Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Pierwotnie gotycko-renesansowy zamek został zniszczony podczas najazdu wojsk szwedzkich w 1643 roku. Za czasów biskupa Karola Lichtensteina została przeprowadzona wielka przebudowa zamku na rezydencję w stylu wczesnego baroku. Zwiedzający zamkowe wnętrza mogą tu obejrzeć m.in. imponującą galerię obrazów, dzieła Tycjana i Lukasa Krancza Starszego, niezwykle cenne archiwum muzyczne, zabytkową bibliotekę oraz bogaty zbiór numizmatyczny. Niestety, jak w większości czeskich zabytków, także tu obowiązuje zakaz foto-wideo. Miejscem wartym wspomnienia jest sala sejmowa, gdzie podczas Wiosny Ludów odbywały się obrady parlamentu, przeniesione z ogarniętego walkami rewolucyjnymi Wiednia. Wysoki sufit, zdobienia, jasność i przestronność miejsca były wręcz naturalnym wyborem na obrady. Ciekawa w swojej formie wydawać się może także sala tronowa, ze zdobnym w alegoryczne sceny sufitem. Równie cenne pomieszczenia należą do tutejszej biblioteki.
Jej zbiory szacuje się na 33 tysiące woluminów. Uwagę widza przykuwają ogromne globusy z mapami świata oraz nieboskłonem. Pośród cennych rękopisów odnaleźć można pisane ręką Beethovena partytury. Kromieryż to bez wątpienia niebywale urokliwe miejsce. Jego wyjątkowość docenili sami Czesi, którzy w 1997 roku wybrali go najpiękniejszym miastem historycznym w całych Czechach. Centrum Kromieryża uznano za obszar ogłoszony zabytkową miejską spuścizną narodową. Także UNESCO było dla tego miejsca łaskawe, kiedy w 1998 roku wpisało dwa ogrody i pałac arcybiskupi na listę światowego dziedzictwa. Wychyliwszy kufel kromierskiego piwa, żegnam się z Czechami, podziwiając po drodze ciągnące się po horyzont plantacje chmielu. Tak oto kończy się mój czeski film. Podobał się Tobie film? Pomóż rozwijać mój kanał. Daj lajka, suba, nie zapomnij też o kliknięciu na dzwoneczek. Wesprzyj też drobną dotacją poprzez SMS Premium bądź system PayPal. Travelfan.pl. Twój ulubiony kanał na YouTube. Z podróżniczym pozdrowieniem, Rafał Maza. All rights reserved by Travel Fan.